Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed meczem Arki Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec. Są z nami trener Ryszard Tarasiewicz, witam trenerze. Oraz zawodnik Arki Przemysław Stolc, witam Przemek. Na początku kilka informacji dla kibiców, a także dla mediów. Trwa sprzedaż biletów, zachęcamy do kupna, zwłaszcza przez internet. W dniu meczu przypominamy, że w kasach bilety są o 10 zł droższe. Także warto ominąć kolejek. Są także punkty sprzedaży, gdzie można założyć profil. Tam pomogą tym kibicom, którzy po raz pierwszy zawitają na nasz stadion. Adresy są podane na stronie oficjalnej. Mecz poprzedzi minuta ciszy w pamięci Janusza Kupcewicza, a także w przerwie nastąpi prezentacja wicemistrzów Polski do lat 18 z zeszłego sezonu oraz zespołu U17, który awansował do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów w nowym sezonie. Dziękujemy tradycyjnie restauracji Serio za catering. Polecamy także kibicom odwiedzanie punktów Serio. Proszę także media o to, aby zwłaszcza działy foto zapoznały się z dalszą instrukcją poruszania się po stadionie, gdyż zachowane są nadal strefy 0 i 1 i w pewnym zakresie foto właśnie ma ograniczenia w przemieszczaniu się podczas meczu. A teraz bardzo proszę o pytania do trenera oraz Przemka. Witam panie trenerze, Jarek Woliński, magazyn Pomorski. Panie trenerze, przede wszystkim wielkie gratulacje za mecz z Podbeskidzie. Czy poza tymi pierwszymi 30 minutami drużyna spełniła pańskie oczekiwania, jeśli chodzi o wynik? Na pewno. Ale czy są po prostu jeszcze jakieś niedoróbki, które należy w najbliższym czasie zlikwidować? Na pewno tak. I tylko, nie tylko chodzi o pierwszy mecz, bo w każdym meczu są w mniejszym czy większym wymiarze czasowym popełniane błędy. Prawdą jest, że te 25-30 minut z optyczną przewagą Podbeskidzia sobie dobrze radziliśmy. Oprócz tej 13 minuty, gdzie zawodnik Podbeskidzia Sitek trafił w słupek naszych, powiedziałbym, nie najlepsze ustawienie, bo tak trzeba powiedzieć, spowodowało tę sytuację. Następnie ostatnie 10-12 minut myślę, żeśmy odzyskali równowagę i druga połowa, no, bynajmniej sobie nie przypominam, żeby Podbeskidzie jakąś miało klarowną sytuację. Także globalnie biorąc, ten mecz to myślę, że te trzy punkty, które żeśmy osiągnęli na boisku jednego z kandydatów, tak samo jak i my, może nie faworytów, ale kandydatów do awansu, zostało zdobyte dużym wysiłkiem, dobrą organizacją gry przez większość spotkania, z małą korektą, którą żeśmy próbowali wprowadzić w czasie pierwszej połowy. Wiadomo, że ten przekaz nie jest aż tak klarowny, jak to ma miejsce w przerwie meczowej. Następnie odzyskaliśmy przede wszystkim w linii środkowej równowagę i to nam pozwoliło kontrolować, można powiedzieć, mecz. Panie trenerze, kontynuując. Dzisiaj, piątek i sobota są zapowiadane straszne upały. Obawia się pan tych temperatur w czasie meczu? Nie, absolutnie nie. My pan, nie będziemy szukać i my idziemy w tym kierunku. Zawodnicy wiedzą, jakim mamy do tego stosunek. Nie będziemy szukać żadnego alibi. Po prostu trzeba grać inteligentnie. Trzeba wiedzieć, kiedy bronić, atakować, w którym momencie przyspieszyć, zwolnić. Warunki są takie same dla dwóch zespołów. Na pewno trudniej by było grać w pewnym sensie, jeżeli byśmy mieli daleki wyjazd 600-700 km i na drugi dzień o godzinie 12:40 na pewno by było trudniej, ale gramy raz, że u siebie, gramy o późnym popołudniem, właściwie pod wieczór, także nie szukajmy usprawiedliwień dla obu zespołów, tak bym powiedział. Jeszcze jedno moje pytanie. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja zdrowotna drużyny? Wie pan, o kogo chodzi? Jak wygląda sprawa Huberta? No, a też tak, jak żeśmy zakładali, nie było sensu podejmować jakiegoś ryzyka. W tym tygodniu do dnia dzisiejszego normalnie trenował i nie powiem, że jest do dyspozycji. Powiem wprost, a też będzie grał.
Jacek Łuszczyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, jak patrzyliśmy na wyjściowy skład na inaugurację, on wielu zaskoczył. Czy pana trenera też zaskoczył taki skład i na przykład 2-3 tygodnie temu nie rozważał pan niektórych zawodników i dopiero kontuzje wymusiły? Czy to były świadome i już planowane od dawna posunięcie? Znaczy nie powiem, że od dawna. Też można prześledzić, powiedziałbym, charakter mojej pracy czy prowadzenia zespołu, że ja dużą wagę kładę akurat na grę skrzydłami i w tych sektorach potrzebujemy zawodników dynamicznych, wybieganych, agresywnych i w defensywie, i w ofensywie. I to, co mówiłem chyba na konferencji prasowej, powtórzę jeszcze raz. Na dzień dzisiejszy mamy wymóg młodzieżowców. Jeżeli ja stwierdzę, a mamy młodzieżowców, że są potrzebni zespołowi w danym meczu, to ich będzie grało 3, 4, 5. I tyle. Ja wstawiając tych dwóch zawodników miałem pełne zaufanie do ich postawy i to się potwierdziło na boisku. Pytanie też o ustawienie, no bo zmieniło się w stosunku do wiosny, czy to jest ustawienie numer jeden i te inne ćwiczone będą wykorzystywane wtedy, kiedy jest potrzeba, czy nie ma ustawienia numer jeden? Znaczy nie, no preferowane jest ustawienie 4-2-3-1, ewentualnie 1-4-1-4-1. Możemy przejść płynnie na 3-4-3, także jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz i zawodnicy wiedzą, że jeżeli by nam się dupka paliła, tak powiem, w końcówce, to będziemy musieli przejść na inne ustawienie. Ale tak jak żeśmy wyszli w pierwszym meczu, myślę, że to będzie nasze docelowe ustawienie. I moje ostatnie pytanie. Arka na wyjeździe, Arka u siebie, to takie same drużyny, jeśli chodzi o nastawienie, taktykę, mentalność, czy jeszcze trener widzi takie jakieś różnice? Dziękuję bardzo. Znaczy chciałbym, żeby tak było jak wcześniej zespoły, które prowadziłem. Nie mówię, że tak samo żeśmy grali na wyjeździe czy u siebie, bo to jest dla każdego zespołu, jest to dodatkowy atut grając przed własną publicznością. Ale chciałbym, żeby te proporcje były po prostu jak najmniejsze i do tej pory mi się to udawało i potwierdziło to szczególnie nasza postawa w rundzie wiosennej. Oczywiście tu jest jeszcze trochę do poprawy i myślę, że z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądało. Nie są to jakieś frazesy, tylko dążymy do tego, żeby grać mniej więcej podobnie na wyjazdach jak u siebie, bo mamy ku temu wszystkie powiedziałbym, atuty. Przemek, wiem, że jest zapotrzebowanie na wywiady indywidualne, ale powiedz, po powrocie do Gdyni zagrałeś na wyjeździe, a teraz stoisz przed powtórnym debiutem, przed gdyńską publicznością. Powiedz, czy jakiś dreszczyk emocji, jakiś stresik i powiedz, czy ta właśnie tożsamość arkowa teraz przy tych zmianach, które w ciągu tych kilku lat twojej nieobecności nastąpiły, bo pozwala ci jakby też tym nowym zawodnikom mówić i potwierdzać, jak ważne tutaj jest dla kibiców Arka i właśnie kwestia powrotu do Ekstraklasy. Witam serdecznie wszystkich. No, do Gdyni zawsze jest fajnie wrócić, wiadomo. Piękny stadion, wspaniali kibice, cudowne miasto. Ciężko pracowałem na to przez 5 poprzednich lat, żeby tutaj być i fajnie, że ta szansa nadeszła. Cieszę się, że zagrałem w pierwszej 11 wyjściowej na Podbeskidziu. Po to był też okres przygotowawczy, żeby sobie to miejsce wywalczyć. I oczywiście każdego dnia na treningu muszę dawać siebie 100%, żeby to miejsce utrzymać. A co do reszty drużyny, tak jak Tomek wspomniał, no, tym swoim charakterem i sercem, które bije dla Arki, chcę pokazać chłopakom i wszczepić im to,
żeby wiedzieli, dla jakiego, dla jakiego klubu grają.